Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wrocławianie powoli zapoznają się z obiektem i przede wszystkim z torem. Po wtorkowej wizycie podkreślali, że przyjechali do Poznania po to, by poczuć atmosferę miasta, poznać kibiców i porozmawiać także z miejscowymi dziennikarzami, którzy będą odwiedzać stadion podczas meczów ligowych. To nowe dla nich miejsce ma być ekipie Piotra Barona coraz bliższe. W końcu już za kilka tygodni drużyna będzie walczyć w Poznaniu o ligowe punkty i być może tytuł mistrza Polski. Gospodarzem dnia było Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, współpracujące z wrocławskim klubem. Starty topowej drużyny Ekstraligi to przede wszystkim okazja dla PSŻ-u na reaktywację poznańskiego żużla i wymianę cennych doświadczeń z utytułowanym partnerem. Dla dziennikarzy była to okazja do rozmów z zawodnikami, trenerem oraz przedstawicielami PSŻ i Betardu Sparty Wrocław jeszcze przed startem oficjalnych treningów na poznańskim Golęcinie. Przypomnijmy, nasi żużlowcy kolejny sezon muszą jeździć poza Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu. Trwa przecież remont starego wrocławskiego obiektu. Rozgrywki 2015 drużyna Betardu Sparty spędziła w Częstochowie. Tor pod Jasną Górą służył naszej ekipie. Czy podobnie będzie z Poznaniem? Znów liczymy na sukces w postaci podium Mistrzostw Kraju. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.